Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy pack and play FIFA 20, a moim gościem specjalnym jest nie kto inny, jak zwykły kibic. Witam serdecznie. Siemanko, cześć, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice, witam serdecznie. Witam, witam, kłaniam się nisko. Słuchajcie, dzisiaj zagramy pack and play, ale trochę nietypowe, bo El Clasico. El Clasico odwołali, ale nie u nas. Na wirtualnych murawach El Clasico się oczywiście pojawi. No i o co chodzi w tym pack and play El Clasico? Słuchajcie, otworzymy dwie paczki za 12,5 tysiąca i za 35 tysięcy. I oczywiście z tych kart będziemy musieli stworzyć składzik. Ponadto do swojego składu musimy dorzucić co najmniej trzech piłkarzy z Realu Madryt lub Barcelony. Ale z jakiego klubu będziemy dorzucać do naszego składu zawodników, to zdecyduje paczka. Kto będzie miał wyższy overall w pierwszej paczce, wybiera sobie klub Barcelona lub Real Madryt. Ważne jest to, że musimy tych trzech piłkarzy znaleźć maksymalnie do 10 tysięcy końców, więc myślę, że będzie ciekawie. Czy jesteś gotowy, zwykły? Oczywiście, jak najbardziej, mój drogi. No, nie mogłem się doczekać, nie mogłem się doczekać. Dobrze, to myślę, że możemy otworzyć tą pierwszą paczkę za 12,5 tysiąca. No bardzo proszę. U mnie leci. No to proszę bardzo, no u mnie również. Zobaczmy w takim razie, kto będzie w tej pierwszej paczuszce. I uwaga, dynie z boku. No ładnie to zrobili. Ale... Okej, okay, u mnie będzie ciężko. Bo jest 79 overall, a jak u ciebie? 80, Tielemans, oj, oj, Belgia, oj. Leicester City. No to ty decydujesz, jakich trzech piłkarzy bierzesz. Czy z Barcelony, czy z Realu Madryt? Nie, no ja będę Barceloną. Nie może czyli być Barcelona. Dobra, no to mi zostanie tak naprawdę Real Madryt. Okej, czyli ja będę musiał wybrać trzech piłkarzy z Real Madryt. No dobra, no to teraz przejdziemy chyba do paczki za 700. Momencik, tylko sobie tutaj muszę ich tu, aha, dobra, ich tu dam, ich tu dam. Dobra, okej, no to otwieramy paczkę za 35 tysięcy. Druga paczka, może tutaj będzie coś ciekawszego. Dajcie mi to, po co tutaj się spotkaliśmy. Może jakieś ekrany, jakiś walkout. Idzie powoli, czy nie idzie powoli? O, chyba tak średnio. Uwaga, w środku mamy... O mój ty Boże. Miliwojewicz, no to... No to nieciekawie, paradoksalnie. No, chyba, u mnie taki, no, Boateng. No powiem tak, będzie bardzo ciężko stworzyć jakąś fajną ekipę z tego składu, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Dobrze, bardzo dobrze, że taki grajek wskoczył też do naszego składu. U ciebie jest dobrze? No tak, nie jest źle. Panie kochany, no jak na takiego pack and playa to jest nie najgorzej. Serio, serio. U mnie jest Kevin sam w domu, McAllister. Jakiego trafiłem McAllistera. Gościu, u mnie jest... nie powiem ci zresztą, co ci będę mówił, sam sobie zobaczysz. Dobra. Okej, moi drodzy, my już jesteśmy w poczekalni. Zwykły, masz przygotowaną wymówkę na porażkę? Nie przygotowywałem się na to, bo myślałem, że wygram. A widzisz, ale możesz skorzystać tak naprawdę z czegoś nowego, co pojawiło się w sieci. Nie wiem, czy słyszałeś, znajdź wymówkę.pl. No tak się akurat składa, że słyszałem, już mi powiedziałeś o tym wcześniej, znajdź wymówkę.pl, także jeżeli chcecie obejrzeć jakiś meczyk, a nie macie jeszcze wymówki, to tam z pewnością ją znajdziecie. Ja już korzystałem i powiem ci, że nawet raz mi się udało. No powiem, że na tym pewniaczku najłatwiej coś znaleźć, także zachęcamy was do skorzystania z tego. Znajdźcie wymówkę, słuchajcie, i wpiszcie też w komentarzu, jaką wymówkę wygenerowaliście lub jaką sami też wymyśliliście. O, no to my przechodzimy chyba do składów zwykłe. No ja już jestem gotowy, wszystko u mnie przygotowane. Dobra, koszulki, cyk. A to ja cyk. Mecz się rozpocznie za 3. To jest mój pierwszy mecz towarzyski w tej FIFA 20 ogólnie, a mamy... To chyba mogę powiedzieć, że mój też. Listopad. Uwaga. O Jezus, co tu będzie teraz, zaraz? Aha, teraz składy się nie pokazują? Co? No chyba tak, to jest totalny bezsens, czyli musimy zatrzymać na początku grę, żeby zobaczyć, jakie kto ma składy. Tak jest, czyli oj będziemy... FIFO, oj FIFO, ty głuptasie. No ale trochę bez sensu. Daj spokój, nie nagrywamy, co? Kończymy? Co? To nie ma nie, sensu no. Chyba tak puścić. To znaczy w sensie... Nie, no nie wiem. No dobra, zwykle pokaż mi co ciekawego tutaj masz. O nie, Iñaki Williams? Trafiłem w paczuszce. Arturo... Ach... O kurde, Arturo Vidal z Arturem połączony. Do tego Firpo widzę, okej, tak. Wygląda to ciekawie. I Jerome Boateng? No trafiony był w paczuszce. Matko boska. A to niech zagra chłopak, nie? Ale widział u ciebie Mkhitaryan, Vinicius. Tak ajaj, te skrzydełka to będziesz miał szybkie. Odriozola no. Też jest całkiem konkretny. Odriozola, Vinicius, Mariano, tych piłkarzy użyłem. No zobaczymy, słuchajcie, przegrany po meczu będzie musiał usunąć trzy karty, w które my będziemy strzelać, więc będzie ciekawie.
Zobaczymy, czy lepiej będziesz strzelał tu, czy tam, bo raczej... Nie, dobra, nieważne, nieważne. Valero teraz zagrywa do Mariano, Mariano Italiano, zobaczmy, Mariano nic tutaj tego nie zrobi. Nic tego nie zrobi, bo jest Boateng, nie wiem jak zapomniałem na imię, Kevin to jest... Jerome. A, bo Kevin to jest inny, tak. Kevin ten ofensywny, Prince. Ale tutaj Vinicius będzie groźnie, Vinicius, ręka Vidala! Jeszcze Parolo! Cassio! Broni Cassio! To nie tylko dobre zegarki, ale również dobry bramkarz. Zmęczy. Już jest ewidentna gra na czas. Ale teraz zobaczmy Vidal do Iniakiego Williamsa, to jest 1-0! Ale trybuny umilkły! Co tu się dzieje? Cyk, Bayera, cyk! 1-0, moi drodzy, nie przecierajcie oczu ze zdziwienia! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co pokazałem w dzisiejszym spotkaniu. Ależ to dobre, zagrał! Cały czas mówił o tym, że on nie ma za dużych umiejętności w FIFA, że dać mu jakieś tam fory, a teraz pokazuje swoje prawdziwe oblicze. A jak? Bo ja pod presją zawsze tak gadam głupoty, że tak powiem. Oj. Teraz Vinicius, zobaczmy, Vinicius. Oje, co? Zacięło mi się coś. Oj, Vinicius, Jezus Maria, gol nie ma! Jak to nie wpadło? Ale ty, ale taki lag, że tam przyciął przy triku. Ale tam... Specjalnie zaciąłeś mi grę. No jak? Zobaczmy, Mariano. Italiano. Jak tam to nie wpadło? Jezus Maria, broni Cassio. O Jezus Maria, dobra, dobra. Bramkarz, trzymaj to ile tylko możesz. Cassio ustawione jak w zegarku. Dobra. To będą. Ja pierdzielę. Będziemy w telewizji później, na Teleekspresie na końcu, w tych żartach. Czy Mariano. Tam wychodzi znowu rozegrał nas. On już jedną akcję dzisiaj nam zaprezentował, że potrafi tutaj kiwać przeciwników. Zobaczmy, Vinicius Junior! Wyrównanie! Ale mu dałem łatwo wejść. To jest ta indywidualność tego Viniciusa. Niby zawodnik niedrogi, bo paradoksalnie wydałem za niego 1500 końców. No ale te 5 gwiazdek sztuczek potrafi wykorzystać perfekcyjnie. Do tego jak się potrafi robić te sztuczki w taki sposób właśnie jak to zaprezentowałeś, no to tak to później się kończy. Już miał jedną okazję, ale drugą wykorzystał. Czyli w sumie tak jak w rzeczywistości, bo on też potrzebuje czasami kilka tych okazji. Otóż to. Dobrze. To absolutnie nie jest byle ciał. Oj, teraz z problemami Arturo. O, no. Akcja! I nie ma gola! Co tu się wydarzyło? Jak to było... Jezu. Ten tam. No to mogła być akcja meczowa. No to walczymy dalej. Garcia do Campbella. Campbell. Oj, zbyt sam łatwo się przedarł. Tam już Vinicius ucieka, no to będzie groźna sytuacja, zobaczmy. Oczywiste, moi drodzy. Vinicius, Valero zablokowany. Zatrzymany. Valero. Tak jest, to jest obrona. Ojajaj, to na czym nam zależy. Jestem Kitarian. Do Valero. Valero nad bramką. Nie wierzę. Strzał za strzał, co za El Clasico. Dobrze, że oni nie grają, bo tyle emocji w naszym meczu, że normalnie byśmy tego nie przeżyli. Mariano, strasznie niewidoczny. Ależ pewne saneczki. Ujojoj, Arturo Vidal, no sieje. Spalony. Nie, błagam, spalony. Spalony tak, był, panie sędzio, tak? To by było ładnie poklepane. Panie, tu pułapka offside'owa, ten Williams, to daj spokój, to jest za szybki dla nich wszystkich. Znając mnie, to z tego pójdzie kontra. Już do Viniciusa, tam jest Mariano. Solari, ojej, to Vinicius! Wygląda niebezpiecznie. Vinicius, Mkhitaryan, gol! Bramkarz nie dał rady, tak potężny strzał Henrika. Zegarek do wymiany teraz, no. Właśnie. Coś tam, wskazówki nie zagrałem. Coś mu nie styka, no. Ale trzeba powiedzieć, że no, zobaczmy. Kontra. Zabójcza kontra. Bramkarz pięknie sparował piłkę na okienko. No było do obrony na pewno. Dobra, i teraz Henryk Mkhitaryan, bohater póki co tego spotkania. Campbell ładnie sobie tutaj radzi. Mariano i to jest gol. Ale tam był na pozycji spalonej, no swój mi biegał. Halo, no on biegał za plecami mi tam bramkarza. Ale na pewno nie Mariano. Ten no Mariano nie, ale ten drugi mi tam... Ten, przeszkadzał. Ale on nie uczestniczył w akcji i nie przeszkadzał. Właśnie przeszkadzał, bo ja się skupiłem na nim, żeby tam go podtrzymać. Tu, nie no, profesor nabija go, już doliczony czas gry. Tak jest, no ale mamy koniec spotkania. 3-1. Nasze wirtualne małe El Clasico wygrywa Real Madryt.
3-1, więc kibice Realu mogą być trochę zawiedzeni, że ten mecz się nie odbył. Przepraszam Barcelonę jeszcze raz. Natomiast teraz nie pozostaje nam nic innego jak strzelanie w piłkarzy po meczu drużyny przegranej. No to czekaj, chyba jakoś będę ich mógł pomieszać, czy nie? Tak. Nie, to słuchaj, ja bym tego leweś, o, napastnik. Co, mój drogi, niech będzie to ma być, 3 strzały twoje, 0 moich. 3 bramki mi strzeliłeś, 3 zawodników mi, pozbawisz mi ich. To ja strzelę na początek w bramkarza. Mój pierwszy strzał pójdzie w bramkarza, tego pana zapraszamy do Kikselu. No tyło, buziaku, ale jesteś pewny? Tak. No to jest zawodnik FC Barcelony. Okej. Okay. I jest to? Vidal. Lala, no dobra, czyli dobry strzał. Już go nie ma. Jeszcze z tego Boatengo albo Iñakiego Williamsa, w to bym chciał trafić. No dobra, no to niech będzie teraz prawy obrońca. Prawy obrońca? Tak jest. Mój drogi, to jest zawodnik FC Barcelony. No co ty to robisz? No. Ale Firpo czy kto? Artur. O proszę, kurczę. No ty. Dobra. Strzały mam niezłe. No, zobaczmy. No to trzeci strzał. To będzie coś niesamowitego, no. W lewego pomocnika, LP. Lewy pomocnik? Tak. Ale na pewno. Nie chcesz tutaj LP. Podjąć? Masz jeszcze, to jest ostatni twój strzał, możesz się zastanowić. Nie, chyba wyjątkowo bez zmian pójdę tym razem. Wyjątkowo bez zmian, w takim razie pożegnam się niestety z tym, kogo trafiłem w paczce, czyli z Boatengiem. Co? O, przepraszam, ale... Trafiłeś mi chyba najdroższych piłkarzy, jakich miałem ogólnie. Yeah. To jest hit, jeszcze Iñaki Williams pewnie. No Williams jest drogi. Zabrakło jednego strzału. A gdybym strzelał, bym strzelił potem w prawego napastnika. Kto był na prawym napastniku? Williams. Serio? No. Ja pierdzielę, ale jaja. O kurde, to jest hit jakiś. Masakra, dobra. Zwykły, to dziękuję ci za meczek bardzo serdecznie. Jak widzicie, Ja mniej serdecznie dziękuję, ale było naprawdę bardzo przyjemnie. Dokładnie, to trzeba przyznać. I w rewanżu będzie równie ciekawie, dlatego wbijajcie do zwykłego, subskrybujcie jego kanał, bo już w przyszłym tygodniu pojawi się właśnie tam rewanż, który razem nagramy. No i też wbijajcie na znajdźwymówkę.pl, wkręcajcie swoich znajomych, szefa, żonę i tak dalej. Moi drodzy, dzięki jeszcze raz zwykły, trzymajcie się. No i na razie. Na razie.